Lejek sprzedaży to jest jedno z ważniejszych pojęć, jakie w sprzedaży warto znać, ale większość handlowców tego pojęcia nie zna i potem jest sfrustrowana, dlaczego mi nie idzie. Lejek sprzedaży mówi o tym, że tu do góry musisz mieć wielu klientów, żeby na dole z tego lejka wypadło ci niewielu klientów. Prawo statystyki, po prostu. Dlatego wykonując około 120 rozmów, na końcu wylatywało mi z tego lejka około dwóch klientów sprzedanych. Po drodze mi po prostu znikali. Znikali na różnych etapach. Jak miałem 120 numerów telefonów, to nie wszyscy po pierwsze odbierają, a więc dodzwanialność na bazie, jak masz 70%, to jest naprawdę bardzo dużo. Więc zakładając 70%, to jest 80 około odbiera. I teraz z tych 80, którzy odebrali, około 50 z góry mówi: nie, wie pan co, nie będę tym zainteresowany, dziękuję, że pan do mnie zadzwonił, ale nie mam czasu, nie chcę, nie potrzebuję, proszę więcej do mnie nie dzwonić. A więc zostaje ci 30 klientów, z którymi masz szansę porozmawiać trochę dłużej, przedstawić im swoją propozycję, czyli przedstawić ofertę. Tylko że z tych 30, którym przedstawiałem ofertę, na drugi dzień, albo nawet tego samego dnia jeszcze, przedstawiłem ofertę, mówię im, jak to się panu podoba, może chciałby pan z tego skorzystać. Nie, nie chciałbym. A może jednak, ja nalegam, a ja jednak nalegam, żeby tego nie kupować. No i to była taka przepychanka i z tej przepychanki zawsze wychodziłem poraniony i z porażką, a więc ludzie nie kupowali. Czyli finalnie na przykład z tych 30, z którymi przedstawiłem im ofertę, no około 20 było na nie, czyli powiedzmy 10 mi zostawało, którzy mówili, wie pan co, niech pan zadzwoni jutro, czyli callback. Ja się zastanowię, wie pan, jutro porozmawiamy, ja pogadam ze wspólnikiem, z żoną, z mężem, z psem, z sąsiadem, wtedy pan zadzwoni i ja to kupię. No i z tych 10, do których dzwoniłem na drugi dzień, pytałem, i co, działamy, panie Janku? No to 6 nie odbierało telefonu, jak widziało, że dzwonię. 2 odebrało, bo miało więcej jaj i mówiło, no niestety, przemyśleliśmy, to nam się nie opłaca, albo nie chcemy, dziękujemy. A 2 mogło powiedzieć, tak, kupujemy. I tak wyglądał mój lejek sprzedaży. I tak generalnie wygląda lejek sprzedaży. Teraz pierwsze pytanie do ciebie. Jakie ty masz wyniki? Jakie ty masz cyfry? Moje cyfry były takie. Skoro 2 kupowało na 120, no to miałem niecałe 2% skuteczności. Można powiedzieć, że to było około 1,5%. Jakie ty masz wyniki? Czy znacie swoje cyfry? Znasz? Ile masz? Ogólnie, jeżeli chodzi o dzień, to robimy jakieś 80 rozmów. No i co 8 rozmowa jest sprzedażą. Dobra, 10%. Nie, 12,5. Co 8? To jest ciepła waza. Okej. Jasne. Dobra. Magda, znasz swój? To poczekaj, żeby prosto ci się liczyło. Wyobraź sobie, że masz 10 potencjalnych klientów, którzy trafiają do ciebie z różnych źródeł. Czy ktoś ci przysłał leada, czy wydzwoniłaś klienta, czy sam się zgłosił. Z 10 potencjalnych klientów, ile na dole kończy się z finalizowaniem? No. Okej. Okay. No. Okej, okay, czyli masz 11,5%. Ile można osiągnąć na zimnej bazie? Na zimnej bazie, dzisiaj nawet na LinkedInie pojawił mi się taki wpis, dziewczyna dodała, jej efektywności, one były sprzed 5 lat, więc nawet napisałem jej, że nie wierzę w takie efektywności dzisiaj na cold callingu, ale ona napisała, że potrafiła mieć nawet 40% skuteczności na zimnej bazie, na zimnej, co by było rewelacyjnym wynikiem, naprawdę. W branży telekomów, jak masz 1,5%, to jesteś kozak. Jak na ubezpieczeniach, jak jeden na 200 klientów od ciebie kupi, to jesteś naprawdę
szef przybija ci piątkę i mówi, to należy ci się premia. 1 na 200. W branży energetycznej, Gracjanna, pamiętasz? Ilu... Tam też jest dramat, podpowiem ci. Jak 5 na 100 kupi, to jest sukces. W branży energetycznej jest tak, że klient jest tak przyzwyczajony do Taurona i mimo tego, że Tauron go robi w chuja za każdym razem i płaci takie rachunki, to nie zmieni operatora, bo raz, że boi się, że to będzie inny prąd płynął w tym gniazdku, dwa, Tauron się... No niestety, ale tam jest potężna kasa. Mam znajomego, który pracuje w branży energetycznej i on miesięcznie zarabia około 35 tysięcy jako przedstawiciel handlowy branży energetycznej za zmianę dostawcy energii. Fortum. Wiesz co, nie wiem, jaką ma prowizję. Nie wiem, 35 tysięcy bierze miesięcznie. I teraz ja, pracując w tym call center, przez te pierwsze 2 tygodnie osiągałem takie efektywności. Więc któregoś dnia przyszedłem do domu, powiedziałem, kurczę, Marcin, ja się chyba do tego nie nadaję. To nie jest dla mnie robota. Kto normalny, no powiedz mi, kto normalny, konfrontuje się z tyloma porażkami każdego dnia. Normalny człowiek idzie pracować na kasę do Biedronki, na produkcję, tam, gdzie nie musi się ścierać z klientem, co najwyżej bolą go plecy, bolą go nogi, ale przynajmniej nie bierze na plecy tyle chujów, kurew i nie dzwońcie do mnie więcej. Bo to jest norma. I mówię, Marcin, ja się tego nie daję, ja będę rezygnował. On mówi, co ty opowiadasz, nie, daj sobie jeszcze szansę. Ja mówię, nie, jutro idę do Gośki i składam wypowiedzenie. Gośka to była moja menedżerka. No i poszedłem do Gośki. Mówię, Gosia, chodź pogadamy. To był taki moloch, to call center to był moloch, zresztą to jest naprawdę największy call center w Polsce. Zatrudniało 3,5 tysiąca ludzi, telemarketerów. 3,5 tysiąca. Menedżerów tam było około 240-250. Mówię, Gosia, słuchaj, chcę z tobą pogadać. No i tak, wiecie, ten open space taki długi, mówię, chodź, usiedliśmy w takim akwarium, oszklone biuro, wszyscy ludzie nam siedzą i dzwonią. Tutaj tablica z wynikami. Mówię, Gocha, podjąłem decyzję. No tak na mnie już takie oczy, bo już takich rozmów miała dziesiątki, zresztą tak jak ja dzisiaj, jak do mnie ktoś przychodzi, Karol, chciałbym z tobą porozmawiać, ja mówię, dobra, słucham, co, kot ci zdech, do Holandii wyjeżdżasz, czy mama potrzebuje opieki, nie? Więc ona też już przyzwyczajona, no słucham. Ja mówię, wiesz co, no pracuję już 2 tygodnie, no zobacz, dzwonię tyle czasu, codziennie i nie ma z tego efektów, no to ja się nie nadaję do tej roboty, ja chcę odejść, ja chcę zrezygnować, no pewnie w czymś innym lepiej się sprawdzę. Ona wtedy tak, na mnie popatrzyła, mówi, widzisz tych ludzi, którzy siedzą? No widzę. Popatrz na ich wyniki. Tam patrzę na tablicę, a tam naprawdę grupka taka, te 20-30% ludzi, naprawdę top of the top, codziennie umowy, sprzedaż ponad przeciętną. Ja mówię, no widzę, no i co? Jak myślisz, czy oni od pierwszego dnia pracy w tej firmie mieli takie wyniki? Ja już wyczułem podstęp, wiedziałem, do czego zmierza. Ja mówię, no pewnie tak. Ona mówi, nie. Nie? Wiecie, postawa zamknięta. No to co mi chcesz powiedzieć? Chcę ci powiedzieć to, że oni, ani nikt inny od pierwszego dnia nie jest sprzedawcą, bo nikt się sprzedawcą nie rodzi. Sprzedawcą się stajesz. Jeśli ty dzisiaj podejmiesz decyzję, że chcesz odejść z tej firmy, to oczywiście odejdziesz, to jest twój wybór, ale wiedz, że już nigdy nie wrócisz do tej branży. Bo zaczepujesz sobie w głowę, że sprzedaż jest trudna, że ty się rozprzedaży nie nadajesz i twoje takie ograniczające przekonania sprawią, że już nigdy nie podejmiesz drugiej raz tej rękawicy. Ale jeśli zostaniesz, jeśli dasz sobie szansę, jeśli pozwolisz się nauczyć, ja cię nauczę, ja ci pomogę, ja ci podpowiem, jak masz to robić, jeśli zostaniesz i wytrwasz, to zobaczysz, że dołączysz do tego samego grona, co oni. No i miałem, przyznam wam szczerze, miałem takie myśli, zostać, nie zostać, zostać, nie zostać. Dotarło do mnie to, co powiedziała. I stwierdziłem, okej, dam sobie jeszcze jedną szansę. I zostałem. Nie na długo, bo po kilku miesiącach i tak się zwolniłem, zostałem kelnerem w restauracji. Ale pracując jako kelner, zobaczyłem, że tam też nie wszystko od razu umiem. Że też muszę się nauczyć karty daj, muszę się nauczyć rodzajów piwa, muszę się nauczyć nosić tace. I tak się uczyłem, że któregoś razu miałem piw chyba z 8. Jak ktoś z was był kelnerem, no to wiecie, że jak się niesie 8 piw i zestawiasz te piwa, no to trzeba zestawiać najpierw z krawędzi. Środek musi zostać, bo to jest środek ciężkości. Ja o tym nie wiedziałem. A więc zdjąłem jedno piwo, zdjąłem drugie piwo, zdjąłem trzecie piwo, tata się przechyliła i wylałem na gościówce, na sukienkę browary. Dostałem wtedy największy napiwek w życiu, bo to była Angielka, miała urodziny. W pierwszej chwili było takie...
Co pan zrobił? Nie wiem, przepraszam. 12 osób siedzi. Ja, wiecie, taki załamany, mówię, kurde, co ja mam teraz zrobić? Co ja mam teraz zrobić? Jak to jej wynagrodzić? Jak jej zrekompensować? Wpadliśmy na pomysł, żeby kupić jej Mercy. Mercy. Poszedłem do sklepu, kupiłem jej to i napisałem jej karteczkę. Napisałem jej po angielsku. Dzięki mnie pobytu w Polsce nie zapomnisz do końca życia. I ona wtedy taka, wiecie, uradowana, bo już się przebrała, była w hotelu, dała mi największy napiwek, dostałem od nich, bo tam była grupa około 12 osób. Ale to wydarzenie znowu pokazało mi, że kelnerem też trzeba być, trzeba się stać, trzeba być uczniem pilnym, który się uczy. I kiedy pojawiała się możliwość powrotu do call center, to wróciłem. Wróciłem w 2008 roku na inny zupełnie projekt. Ale po co wam o tym opowiadam? Bo tak na dobrą sprawę,